taka dyskoteka. Uwalone ledy jednak. Czyli wyciąganie matrycy. Chodzi o to, że środkowy pasek. W tych Philipsach często szły ledy, a nie zasilać właśnie. To jest takie podłączenie. Taki efekt mamy. I skoczący prąd. Może ktoś chciał pooglądać telewizor, to zawsze zapraszam. Nie można pooglądać telewizor. Ja lubię oglądać telewizor. No i te Philipsowe spierdolone ledy. Dzień dobry. Albo odpadają te siateczki dyfrakcyjne, albo się przepalają i walą na zwora. Teraz wiemy, że w jednej albo w dwóch taśmach jest saraczka, a oczywiście płytka zasilacza, która jest na dole, mierzy prąd. Ja pierdolę. Szansa złożenia, że nie bnie nam matryca, no jakieś 15-20%. W większości tych telewizorów, co tak, matryca była nadszarpnięta, ale nawet po naprawie podświetlenia chuj z tego wychodził. Zmarnowany czas. No, jeden z kilkunastu pasków. Świeci. I co? I nie świeci. I skąd mamy strobo, już wiemy. Więc te zaznaczone w zielonych lub białych kreseczkach są uwalone na różnych taśmach. W sumie nie ma żadnej dobrej taśmy i 8 diod uwalonych. Więc jakim prawem to miało działać? No nie miało jak działać. Dlatego kontroler się wyłączył. Tu miałem już dowalone elektrolity i parę innych rzeczy. Tak wygląda uwalona dioda. O. No i teraz zgaduj z gadulą. Albo kupić całe taśmy. Jak to serwisuje? O. Ta list. No widzicie, już miałem taki telewizor, więc te są, co są dobre, wylutowywuję. Te, których nie wziąłem, są uwalone. Tu już mam kilka wylutowanych. Tu mam przerobiony czajnik, żeby uzyskać temperaturę. Grzeję go sobie zasilaczem labowym. No i zaczynamy od wywalenia tego elementu. Wywalenie elementu. O, okazuje nam się uwalona dioda. To bierzemy się za jej wylot. Sprawdzamy temperaturę, bo to nigdy nic nie wiadomo. Czy mieści się ona w normie? Około 240. Może być. Więc bierzemy się za to. Dioda mamy gotową. Żeby się ogrzało. Pomagamy suchotem. Na wylot zrobiony. Zrobimy troszeczkę ceny. Bierzemy świeżą diodkę. I czerwimy. Teraz zabieramy, żeby wyschło.
O, widzimy. Dzietkom się żarzy. Czy ją dobrze przylutowaliśmy? To jest najważniejsze, teraz można studzić. Okej, teraz wypadałoby wyczyścić po starych tych o soczewkach miejsce. Założę tego fryzika pneumatycznego. Widzimy tak, żeście widzieli. Małe psi powietrzem, żeby zdmuchnąć ten bajzel. Teraz alkohol, a nie że pijemy, tylko używamy szczoteczki zipą. Jeszcze ostatni teścik. Jeszcze świeci, jeszcze się udało. Używamy ulubionego kleju Grzegorza, cyanoakrylu oraz uaktywatora. Możemy przesunąć w tą stronę, więc tu. Teraz zwróciłem Parkinsona, żeby sobie nie skleić palców. Nakładamy soczewkę i próbujemy wcelować. Dociskamy. Psikamy aktywatorem. No i jest bitaś. Teraz to wydmuchujemy. Wykonujemy test zasilacza labowego. Czy nam diody świecą? Jak myślicie, która to była? Po prostu nie wierzę. Wszystkie zrobiłem. Ech, matryca nie pierdzielęła i mi się uda to złożyć. To będzie petarda. I uwaga, ile było wymianek? Lecimy. 1, 8. 8 LEDów. Z 66. Dobrze, nie 666. Teraz będzie akcja przykręcania śrubek. To są same śrubki do taśm LEDowych. Ja pierdzielę. Już mi się zachciało. Przykręcone. I podłączone. Składamy resztę. Precyzja jak w chińskiej fabryce. A teraz złożymy, się okaże, że któraś nie świeci. I nie wierzę. Nic nie trzasnęło, ale prawda wyjdzie. Czy się w ogóle uruchomi ta matryca? Chciałem tylko powiedzieć, że chyba jestem zajebisty. Akceptujemy warunki. Polityka. Tak. Ciekawe, ile będzie działać. Dobra, wszystko, wyrażam zgodę. Ja pierdzielę. Reklamy, co jeszcze? Będę musiał podłączyć po HDMI-ku, żeby nie było reklam. Co jeszcze z Philipsiu mi się chce połączyć? Na powieranie. A niech się zaktualizuje.
Akceptuj. Rozpocznij. Najwyżej się wysypie. Będzie zabawnie. Ale świeci się cały. O dziwo. Wow. Po prostu wow. Mamy poprawki na tej płytce, żeby to się jakoś zmieściło. I kurde, w sumie. No zobaczymy. Ile podziała taki włączony nam toper. Że matryca nie strzeliła, jestem z siebie dumny. I cóż wam powiem, po jakichś 2 godzinkach dalej jest dobrze. Działa.